nie ma wstydu, bo Konfederacja, która, jak wiemy, dostaje z naszych podatków dziesiątki milionów złotych, zarówno na pensje poselskie, na prowadzenie biur poselskich, jak i też te pieniądze na refundację i inne, o których rzadko Konfederaci mówią, nie mówią, to proszę Państwa, to ta Konfederacja w porównaniu z nami, to jest dom wariatów, to jest dom wariatów. Oni mi chcą wmówić, a nie wmówią mi. Ja już jestem za stary wróbel na tego typu plewy, że to jest, proszę Państwa, to, co robi pan Grzegorz Braun, który według mnie powinien być leczony i to przymusowo, bo w miejscach publicznych tak się zachowuje, to jest prawdziwa postawa patriotyczna i to jest prawdziwy wzorzec. Proszę Państwa, chcielibyście siedzieć w takim ugrupowaniu, gdzie facet wchodzi do urzędu, łapie symbol chrześcijaństwa, czyli choinkę i wyrzuca ją, za publiczne pieniądze postawiono, i wyrzuca ją do kosza, bo ważne jest, żeby ekstremiści a la Braun z ekstremistami a la tam, nie wiem, Biedroń czy ktoś, żeby oni się pobili o tęczę, czy tęcza ma 7 kolorów, czy 8 kolorów. Proszę Państwa, to jest jakiś dom wariatów. Oni nas na siłę próbują rozkochać w tematach drażliwych, jako niby ważnych. Proszę Państwa, to co ważne, to powiedziałem na początku. Morawiecki nas niszczy ekonomicznie. A to jest ta wieczna wojna, która już od 30 lat trwa. I coś mi się wydaje, że idzie na to hajs, żeby jeszcze następne lata trwała, żebyśmy w tym amoku wszyscy tu byli, żeby to co najważniejsze, sprawy gospodarcze, nasz byt, żeby schodziły na plan dalszy, bo nasze zmysły mają być podrażniane jakąś lewą propagandą. Zobaczcie, co ten człowiek wyprawia. On jest niebezpieczny dla innych. Tu jakiegoś prawnika uderzył choinką, czubkiem uderzył. Czubek uderzył czubkiem. To jest interwencja. I targają tę choinkę w tej chwili ukradzioną. Proszę Państwa, bombki lecą na podłogę. Tłuką się, ktoś się... A ten jak szalony z tą swoją teczką... Panie Brown, co pan w tej teczce tam ciągle nosi? Bo wygląda, jak już może tam pan ma walizkę atomową. Bombki się tłuką, dziecko się przewróczy, ci skaleczy. Przewracamy porządek prawny, proszę pana. To jest jakiś sąd, czy... Urząd Skarbowy. Usunięta z wrogimi. Choinka agitacyjna. Choinka agitacyjna. Oj, oj, oj. Poseł ze mną. Poseł na Sejm. Poseł interwencja poselska. Proszę pana ze mną. Proszę pana, pan, ja czekam jak pan się będzie jak w parlamencie takich krajów trzeciego świata mikrofonami bił z innymi posłami. Ja wtedy panu uwierzę, że pan tak walczy. Co to jest? Kochani, poseł Grzegorz Braun usuwa choinkę agitacyjną. Pan mecenas Czech Kościński zgłaszał protest. Protest został rozpatrzony osobiście przez pana posła Grzegorza Brauna. O, jest kosz na śmieci, dobra. I tłucze te bombki cały czas. Jak szalony. Szalony. Ja tam jest bez klapki. Tak, tam jest taki bez klapki, tak. Kochani, choinka agitacyjna ze środowiskami osób dziwnie zachowujących się w łóżku, którzy koniecznie muszą... Panie, pan się dziwnie zachowuje na co dzień. Oraz jakiś eurokołchoz, tu widzę jakieś hasła zwolenników idei lewackich. No więc, kochani, proszę, jeżeli nie działają... To z całą pewnością nie licowało z powagą sądu. A to, co zrobił poseł Braun... licowało ze wzorcem postępowania Polaka. Proszę Państwa, to dać małpie brzytwie, to narobi mnóstwo szkód. I co? I my jako DIP mamy tam z takimi ludźmi w jednej drużynie? Żeby
żeby większość Polaków się pukała w głowę i mówiła wariaci, czubki i tak dalej? Ukradł choinkę i zapchał nią miejski kosz? A może by tak bombki zdjął, które mu się nie podobały? Ale nie, no trzeba zrobić... Proszę Państwa, ktoś, kto nie ma wyczucia, tak, to doprowadzi nas do klęski.